Grażyna Ciemniak, SDPL. Proszę bardzo. Panie marszałku, panie i panowie posłowie, panie ministrze. Globalna recesja przyspieszyła przeobrażenia polityczne świata. Towarzyszy temu wzrost znaczenia nowych mocarstw, zwłaszcza Chin. To słowa pana ministra wypowiedziane dzisiaj. Cieszę się, że mogę mówić do pana ministra, że jest obecny. Jednak z informacji pana ministra nie wynika, jaka polityka zagraniczna będzie wobec Chińskiej Republiki Ludowej. Niezależnie od kryzysu globalnego, gospodarka chińska rozwija się bardzo dynamicznie. Umacnia się pozycja Chin na arenie międzynarodowej, zarówno w płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, kulturalnej. Unia Europejska jest partnerem numer jeden Chin. Tymczasem rozwój kontaktów polsko-chińskich pozostawia wiele do życzenia. Panie ministrze, co zamierza pan minister uczynić, aby wdrożyć realny program współpracy polsko-chińskiej? Czy zdaniem pana ministra obsada personalna placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, szczególnie ambasady w Pekinie, konsulatu w Szanghaju, jest wystarczająca dla skutecznego wypełniania funkcji przez polskie służby dyplomatyczne, a także dla promocji Polski w Chinach? Gdybym mogła jeszcze usłyszeć, jak Polska jest przygotowana do udziału w Światowej Wystawie Expo w Szanghaju. Dziękuję bardzo.